Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Szanowny Panie Ministrze. Z wielką satysfakcją mam przyjemność przedstawić Wysokiej Izbie stanowisko Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej w sprawie dokumentu przedstawionego przez Prezesa Rady Ministrów Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011 roku oraz rekomendacje na rok 2012. Przypomnę, że dokument ten zawarty w druku sejmowym nr 616 został rozpatrzony przez Komisję Infrastruktury, która wnosi do Wysokiej Izby pozytywną rekomendację o jego przyjęcie, co jest odzwierciedlone w druku nr 699. Każda ofiara śmiertelna wypadku drogowego to tragedia w wymiarze ludzkim, ale także i społeczno-ekonomicznym. Fakt, że w 2011 roku było więcej wypadków drogowych niż w roku poprzednim, każe dokonać szczegółowej analizy przyczyn takiej sytuacji oraz starannego przeglądu dotychczasowych działań. Główne fakty, które mogły wpłynąć na sytuację na drogach w minionym roku, jak czytamy w omawianym dokumencie, to długa ciepła jesień oraz późna łagodna zima, a w efekcie większy ruch, większe prędkości i cięższe konsekwencje wypadków. To także okres przejściowy we wdrażaniu nowego systemu fotoradarów, konieczne remonty kolei i w efekcie mniejsza liczba połączeń kolejowych, co spowodowało zwiększony ruch na drogach oraz prawdopodobnie niezrozumienie przez część kierowców przepisów o podwyższeniu o 10 km na godzinę prędkości dopuszczalnej na autostradach i drogach ekspresowych oraz tolerancji na poziomie plus 10 km na godzinę. Istotny jest również fakt, że w Polsce, w przeciwieństwie do innych państw europejskich, z roku na rok znacząco zwiększa się zarejestrowana liczba pojazdów. Wymieniane tu już były liczby ilości wypadków, ale na uwagę zasługuje to, że o 3,2% w stosunku do roku 2010 w 2011 wzrosła ilość tych wypadków do liczby 40 065 wypadków, w której zginęło 4189 osób, to jest o 282 osoby więcej w porównaniu z rokiem 2010, a jest to aż 7,2%. Najczęstszymi sprawcami wypadków drogowych byli kierujący pojazdami, bo aż w 80%, piesi w 11%, inni, czyli pasażerowie, czy też współwina, czy inne przyczyny w 9%. Wśród przyczyn wypadków spowodowanych przez kierujących pojazdami najczęstszymi były niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, to aż w 29% wypadków. Nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu w 27% wypadków. Nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego. Nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych oraz nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu w 14%. Tak więc jazda z prędkością niedostosowaną do warunków panujących na drodze jest wciąż najczęstszą i najgroźniejszą przyczyną wypadków drogowych w Polsce, podobnie zresztą jak w innych krajach. Słoneczny dzień, pusta i prosta droga to są warunki, w których wielu kierowców decyduje się na zbyt szybką jazdę i w których wbrew powszechnemu mniemaniu zdarza się bardzo wiele wypadków. Zdaniem 49% polskich kierowców surowsze kary są w stanie zmotywować ich do ograniczenia prędkości, a ponad 43% uważa, że skuteczne mogłoby okazać się zabieranie prawa jazdy za znaczne przekroczenie prędkości. Z drugiej zaś strony ci sami kierowcy podkreślają, że wpływ kontroli policyjnych i fotoradarów na ograniczenie prędkości jest chwilowy i ogranicza się wyłącznie do przejazdu w okolicy, gdzie kontrolowana jest właśnie prędkość. W celu zmniejszenia zagrożeń wynikających z częstego przekraczania dozwolonych prędkości,
W 2011 roku jednostki policji prowadziły intensywne działania kontrolne w ramach działań ogólnopolskich, takie na przykład jak akcje Prędkość oraz na szczeblu krajowym. Kluczowym wydarzeniem w 2011 roku, mającym na celu ograniczenie przekroczenia przez kierowców dozwolonej prędkości, było rozpoczęcie ujawniania naruszeń w ruchu drogowym przy pomocy fotoradarów przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, CANARD, działającego w ramach Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Kontrole prędkości prowadzone przez policję oraz przez Inspekcję Transportu Drogowego były wspomagane również na szczeblu lokalnym przez miejskie i gminne straże. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w 2011 roku odnotowano 11 220 wypadków z udziałem pieszych, to jest 27,9% ogółu, w których zginęło 1419 obywateli naszego kraju, a 10 568 odniosło obrażenia. W większości poszkodowanymi byli sami piesi. Najczęściej do wypadków z udziałem osób pieszych dochodziło w obszarze zabudowanym, jednakże skutki wypadków mających miejsce w obszarze niezabudowanym były tragiczniejsze. W co trzecim takim wypadku zginął człowiek, zaś w obszarze zabudowanym w co jedenastym. W trakcie codziennej służby policjanci ruchu drogowego dyscyplinują uczestników ruchu w zakresie ograniczania liczby zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Policja prowadziła wzmożone działania na drogach pod nazwą Niechronieni Uczestnicy Ruchu Pieszy. Ponadto w ramach współudziału służb funkcjonariusze jednostek organizacyjnych Straży Granicznej uczestniczą w działaniach pod nazwą Niechronieni Uczestnicy Ruchu organizowanych przez policję. Cały omawiany dokument zawarty w druku 616 zawiera bardzo szczegółowe informacje na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, a także opis działań, jakie podjęto w roku 2011, by te bezpieczeństwo zwiększyć. Można w nim znaleźć statystyki, przyczyny wypadków oraz analizę i struktury. Ponadto dokument ten zawiera rekomendacje na rok 2012. W pierwszej części swojego wystąpienia przedstawiłem jako jego maleńki wycinek, jak to niedostosowanie prędkości do panujących warunków jest główną przyczyną wypadków spowodowanych przez kierujących pojazdami, a także w jakiej skali wypadki drogowe dosięgają pieszych. W rozpatrywanym dokumencie bardzo szczegółowo omówiono także, jaki wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego mają piesi i ich zachowanie oraz alkohol i narkotyki, droga czy też pojazd. W kolejnych rozdziałach omawianego dokumentu przedstawiono, jakie działania podejmowano w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Między innymi przedstawiono zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011 roku. Przedstawiono także, jak za pomocą fotoradarów, emyta i inteligentnych systemów transportowych sprawuje się nadzór nad ruchem drogowym. Ważnym rozdziałem dokumentu jest kwestia działań prewencyjnych i edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania takie mają na celu kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań w ruchu drogowym, jak również upowszechnienie zasad ruchu drogowego oraz prawidłowego korzystania z pojazdu, w tym z urządzeń zabezpieczających, jak na przykład pasy czy poduszki powietrzne. Kolejny rozdział dokumentu poświęcono systemom ratownictwa drogowego w Polsce. Jest on oparty na działaniach jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz jednostek wchodzących w skład Państwowego Ratownictwa Medycznego. Jeden z ostatnich rozdziałów to wnioski i rekomendacje na rok 2012. Jego przesłanie to, że kierowca pojazdu ma największy wpływ na bezpieczeństwo własne, swoich pasażerów
i pozostałych uczestników ruchu drogowego. Nieodpowiedzialne czy nieracjonalne zachowanie kierowcy prowadzi do kolizji lub wypadku. Często przyczyną jest niedouczenie lub brak doświadczenia. W rekomendacjach na rok 2012 przedstawiono propozycję, aby stworzyć Narodowy Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Polsce na lata 2013-2020. Panie pośle, proszę konkludować. Panie marszałku, już kończę. A także powołać Społeczną Radę Konsultacyjną do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego z udziałem reprezentantów środowisk naukowych, organizacji pozarządowych i biznesowych oraz mediów. Panie marszałku, Wysoka Izbo, Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej rekomenduje przyjęcie tego dokumentu Wysokiej Izbie i będzie głosował za jego przyjęciem. Dziękuję bardzo.